17 października ruszył nabór wniosków w nowym konkursie zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Beneficjentami mają być podmioty świadczące pomoc rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze. Do wydania jest aż 25 milionów złotych. O pieniądze mogą ubiegać się nie tylko samorządowe ośrodki i centra pomocy rodzinie, ale także podmioty ekonomii społecznej i organizacje pozarządowe, które bardzo prężnie działają też w tym obszarze. Podmioty prowadzące placówki całodobowe, podmioty świadczące usługi w społeczności lokalnej. Pełną listę potencjalnych wnioskodawców można znaleźć na stronie konkursu na platformie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Maksymalna wartość projektu, tak założyliśmy, żeby nie przekraczała 15% alokacji dofinansowania przeznaczonej na nabór, bo chcemy, żeby jak najwięcej projektów zostało wspartych. I tutaj co możemy wspierać? Chcemy rozwój wsparcia rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-wychowawczej poprzez takie usługi jak asystentura rodzinna, poradnictwo specjalistyczne, mediacje, pomoc prawna, usługi w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym także przemocy w rodzinie, ale to, co jest też naprawdę bardzo potrzebne, tworzenie ognisk wychowawczych, kół zainteresowań, świetlic środowiskowych, których cały czas też brakuje w naszym regionie, świetlice socjoterapeutyczne, tworzenie klubów młodzieżowych, tak żeby to środowisko się integrowało i mogło się nawzajem też wspierać. Też co jest ważne i dopuściliśmy też w tym naborze, żeby wspierać dzieci przebywające w placówkach wychowawczych. Bogdan Dyjuk, członek zarządu województwa, uważa, że będą to, jak określił, najlepiej wykorzystane pieniądze.